Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj ze mną sąsiad Miki. A, dzień dobry. Dzień dobry i ten. I dzisiaj, jak widzicie, Waltra tu stoi sobie z balotami. O, aż ja przyszedłem tutaj. No i ten. I sąsiad mi dzisiaj będzie pomagał, bo ostatnia partia balotów, właśnie tutaj owsianka. I ten. I dzisiaj będziemy tam turlać. Mi pomoże turlać baloty właśnie tam do góry na stryśku. Ty wsiądziesz w MTZ, a potem na powrocie, nie? Mówisz, o to dobra. Jo, bo to Waltrą to trzeba umieć jechać. Oba. Bo to nie dwunastka. Nam się pogubisz ten w klimatyzacji ustawienia. Tak. Wsiądzę sąsiad do MTZ, drzwi ci tu otwarłem. O. Jeszcze szyby pootwieram jeszcze. Łop, aż czapkę zdjął. Widać, że do świętego miejsca wchodzi. A. No i ten. Dzisiaj mamy co? Mamy dzisiaj O poniedziałek. Boże, te drzwi to się urwą tam zaraz. No dlatego tam już ten pan co tam nagrywałem. Ten zdjął. Dobra, tu sobie tego balota jeszcze wyjmiemy, bo to wiecie, ta automatyka zbierania belek i te sprawy. No, dłużyca taka fajna Waltrom, do tego zbieram, że Waltrom ładuje sobie Waltrę do pełna, nie? I ten. Ładuje sobie Waltrę do pełna i sobie ładowarką potem kładę. A masz jeszcze słomę? Nie, ostatni już tu ten. Bo tu już jedną przyczepę wywożę na skup. Podaj mi. I tylko tyle owsianki biorę. I tam pod GS-a podejdź pod tą braszę, co na przegląd była. No spoko. Dobra, ja pasę sobie na szybkości jeszcze zapnę. Mało ba... Znaczy mało, no. 10 balotów. Z owsa to dużo, bo ta tylko do paszowozu z owsa będę brał. Drzwi sobie aby przymknę. Gaśnica jest. Widzicie, ładna tam sąsiad, kurde, kopci. MTZ-owi. Tam za GS-em ona stoi, ta brasa, nie? Widzę dyszel. Dobra, widzę, że to słabo ją tam schowałem. Tam dziura jeszcze pod GS-em, tam depnął mu. Boże, sąsiad. Dobra, ja nie patrzę, ja jadę na chatę. Już tam Wajdemana grzać. No, ogólnie dzisiaj jeszcze ma facet po bizona przyjechać mi. No, niestety wózka nie mam od bizona, bo poszedł na złom, ale to się chyba jakoś dogadamy z tym Ej, gościem. miałeś przekaźnik? No, był. A, to już nie ma. Nie, jest, musi być, bo tam był schowany w tej w skrzynce tam gdzie na siatkę albo sznurek. A, dobra, to mniejsza. No, ten, nie musisz podpinać. No, widzisz ściernisko po rzepaku, tu mi sąsiad usługowo mucił, bo już bizonie tych sidli nie przekładałem. Powiem, że nie mam do rzepaku sidli tyle. No, powiem, że sąsiad ten, jak sąsiad będzie akurat przy sprzedaży, to powiem, że ten, że usługowo, mi tu ciągnę, ale się pochwali. Tak. Bizona sprzedaję, bo już po prostu nie daję rady na takim areale. I ten, jakby dało radę szybciej nim jechać, no to jeszcze, nie? Ale tak to już. O Boże, ma dwie ręce, jak się włączy mod ręki i jest z zewnątrz. A, to wiem. To jest bekowe. No nie, to trzyma. No trzy, ale tak na kierownicy to dwie. Aha, dobra. No, tu widzicie stodoła pięknie, ładnie. Dwie przyczepki, jedna nówka, jedna już trochę starsza. Bo jedna już ma chyba 3 sezony u mnie. Fajno, masz tą presę, ci powiem. Ta, ukradłbyś, mówisz. Ty, a tak ogólnie, to ja powiem ci. Ej, właśnie, no ty na strych będziesz musiał wyjść. To ja ten, muszę tu podjechać ładowarką, bo drabina mi się ostatnio połamała. Nie, wam powiem, że po ładowarce trzeba wchodzić. Po kabinę Tak, taką. już ten, już idę. Mam No. na obciążnik na zaczep i klasę kamera, aby O, załączę. jestem. No tak, nawet masz tych belek. Jo, i tam za słupem układaj, nie? Tam osobno, A. nie? Tam po lewej, po tej stronie to jest słoma, tylko że za słupem, tak jakby. Dobra. Może by osobno była owsianka i ten, żeby mi się coś nie ten. Nie pomyliło. Znaczy, no, wyczułbym to, ale. Już wiem, co mi tak laguje. Ta kamera chyba mi tak laguje. No możliwe. Nie, no, nie wiem, co mi tak laguje. Boże, że ten tam awaryjki włączył. No bo wsteczne i tam one się włączają wtedy. Tak, Ty. bo one się włączają, jak cofasz? No. Ty, ale mam lagi dziwne. Nie wiem, czy to tej ładowarki, czy od czego do ciula. Do góry. To ja tu widzę Wysiń wszystko. tam. Kurde. No wysuń tego tam teleskopa. Po co? Ten, muszę sobie włączyć tę kamerę, bo to ciężko jest opanować taką sytuację. Nie, od kamery nie. Dziwne, od czego takie lagi są.
A nie, od kamery. Włączyłem kamerę i znowu. Albo nie. Od czego to może być? Nie wiem. Dziwne. Jezu, ludzie. 16 FPS-ów. Dobra, czekaj, ja sobie zdjęcie jeszcze zrobię. Ale mi się przypomniało kulanie belubuja. Boże. Ale on w sumie tam dużo to nie miał, bo aby miał tam... Boże, drzwi zamknął sąsiad, weź no tamten, bo wiatr zawioł i... Widzicie, sąsiad baloty mi tam pomaga. O kurwa. Krowy wciągły balety. Bo ten... No serio. Bo podjechałem i ten, i pewno miały mało słomy, wiesz, i wciągły. Dwa? No... Ja w szoku normalnie. Widzicie, ja tu se krokodylem daję radę jakoś. Na szczęście. Dobrze, że ładowarka jest, bo tym MTZ-em tu się strasznie ciężko ładowało. Czy praktycznie MTZ-em tu w ogóle prawie nie ładowałem, tylko trochę, żeby do paszowozu już tam nie ten, tylko wiecie, sobie podłożyłem tu i cyk, teraz przynajmniej mam stodole więcej miejsca, nie? Kurde, ja się tutaj zaraz nie będę prawiał. Czekaj, no ja tą kamerę wyłączę, bo... Nie wiem, czy to od tego, czy nie od tego. Nie wiem, może to od tej ładowarki takie lagi mam w sumie. Bo dziwne, bo dzisiaj zauważyłem dzisiaj, że mam lagi takie jakieś dziwne. Od rana jak graliśmy. No, sąsiad to jest dobry chłop. Pomoże zawsze. Jak może, to pomoże. A jak nie może, to nie pomoże. Dokładnie. Ty, tylko jakby teraz te baliki złapać. Boże, teraz się ten! Od Mikiego i od Tomka nauczyłem. Dobra. O Boże, aż to na skraju już było. A się zdążyłem zanotować na szczęście, nie? Dobra, przemkniemy krokodyla, bo tak niepewnie jest złapany ten lewy balot. I nie wiem, czy mi to przez drzwi wejdzie tak w ogóle. Chyba nie. Poczekajcie, o, patrzcie, sam spadł. To ja sobie go tak przebiję trochę siatkę w nim po prostu i tyle. Dobra, przymkniemy krokodydla. I teraz. Jedną tak, drugą tak, dostanie, jeżeli spokój. No, belek słomy dosyć dużo, teraz właśnie... O Boże, aż nie podniósł tymi belami. Teraz tylko najbliższa akcja to będzie akcja sianokosy, bo... Już mi się sianko kończy, a se stwierdziłem, co ja se łąki nie zepnę. Ale już trochę wieczór się zaczyna robić. Może w sumie skoszę, może zdążę trochę skosić łąki. I poza odcinkiem se skończę sianokosy. To będzie dobry plan, myślę. Tylko Miki mi jeszcze tę kosiarkę przyjdziesz, pomoże rozłożyć. Trochę tak ciulowo to ta balka leży, no ale... Dobra, podjadę ci ładowarką, żebyś miał wygodne wejść. No trochę tak kalekowato poukładałem, no... O, trochę bardzo. 6? A gdzie jest reszta? A nie, 8. No bo dwie w ciągu, nie? Dwie w ciągu. Czekaj, zrobimy zdjęcie. Ale chociaż ci się nie pomyli. No, zasłupem. No, tyle z pszenicy, jeszcze sprzedałem przyczepę, więc trochę dało w tym roku. Tak, 60 z paszowozem, tu TMR wysycha, bo cały nie wysypany. Dobra, jakby tu cofnę tym paszowozem, żeby nie zawadał. Myślę, że tu koło gnojownika sobie postawię, albo tu sobie postawię pod bramą. Dobra. O Boże, ty mnie tam zamknął, dobra. Tak? Nie, nie zamknąłem cię, to ty musiałeś się zamknąć. Musiałeś się zamknąć. Dobra, to ty tylko podejdziesz i mi tą przyczepę zamkniesz. Znaczy przyczepę zamkniesz, rozłożysz mi kosiarkę. Ogólnie ludzie chyba do pokosówki będę zmuszony zakupić... O, znowu spam na Facebooku. Będę zmuszony zakupić sobie... No, taki header. Chcę się na łąkę i rozłożysz kosiarkę. No i jestem ten. Tu już. Dobra. Po to. Dzięki wielkie tam za pomoc, nie? Może tam ruch zaraz zatrzyma, że jadę. Halt! Halt, Boże! Czekaj, no kurde, tu wjechałem. Pojedzie lerym wielkim.
A tu dziury są. Czekaj, ja wejdę Tu... ten. Ja wejdę, ci pomogę, czekaj, no. A Trzy, ja już odłożyłem. cztery. O, dobra, poszła. Gorzej będzie złożyć. Dobra, dzięki sąsiad, na razie. No, ja se gnój porozłożę. Dobra. Sąsiad tam gnój wozi. A ja se lecę 60. W końcu jakiś odcinek macie. A nie, w sumie ostatni był 60. Nie ostatni, przedostatni. Ostatni była tylko Waltra. No a dzisiaj miałem jeszcze trochę Voltrą, trochę Wajdemanem, trochę MTZ-em, trochę 60. Tylko Bizona nie było i się szkarni. No, ale Bizonika już nie zobaczycie. Tylko dzisiaj myślę, że tam nagram pożegnanie jeszcze. Znaczy pożegnanie. Pan przyjedzie, nagram ostatni ryg jego. Ale to się jeszcze wszystko zobaczy. Siano tam mam chyba ostatnie 4 baloty, więc nie, za długo nie wystarczy, tak myślę, że na tydzień aby. I no, teraz sianko se zrobię, jutro se, czy dzisiaj se przecząsnę, jutro se zgrabię i jutro se sprasuję. I zobaczymy jak to wyschnie wszystko. Mnie też trochę późno wyjechałem, ale cały dzień zbierania balotów. Dopiero teraz jeszcze sąsiad przyszedł mi teraz pomóc. No, bo ja bym ci nie pomógł, to ty byś jeszcze tam grzebał. Jo, może tak. Ale, no, trawa dla krówek. Bo krówki tak muczą i one tam, i one chcą trawy. A ogólnie to tylko raz tu siano kosy robiłem, odkąd ja tu gram w ogóle, bo tak, tak słabo to siano schodziło. I znowu ktoś pisze na Facebooku, dziękuję. Ty, o którym my zaczynaliśmy nagrywać, pamiętasz? Tak. Mi się nie chce patrzeć, bo podglądu nie ma na OBS-ie, bym musiał tabować, ale zobaczymy sobie na OBS-ie. 11 minut, no to tak do... 5 po powiedzmy będę nagrywał, może do 10. 5-10 po, nie pamiętaj. No, ogólnie na nowy kompan pieniążki są, jak sprzedają... Kurde, nienawidzę po tym, po siatce rozwalać gnoju. Boże. A ten... na kombajn już właśnie mam upatrzony John Deere'a, używany. Tam jestem z gościem dogadanym odnośnie ceny, pieniążki mam. Akurat tyle wpadło za plony tegoroczne. Ile na kombajn, no i oczywiście za zeszłoroczne i za mleko i za wszystko, nie? Że teraz jest idealnie na mleko, znaczy się na ten kombajnik. A za bizona jeszcze wpadnie, więc kupię talerzówkę, myślę, i zestaw uprawowo-siewny. A ten sprzedam też na Alixa wystawy, no. Zapraszam. Może ktoś przyjedzie na mnie w końcu po niego. Czy w końcu. Wystawiony tydzień temu, ale w końcu. No. I ten strych się do czegoś przydał na tej oborze, bo tak to pół stodoły zawalone na słowo. No tak. A tak to troszkę lepiej uważam, że jest tak na A tak tam nigdy nic nie miałeś, nie? Kiedyś chyba zboże tam tylko dmuchałeś. Nie, kiedyś tu nie było takiej obory. No ale później, jak miałeś pierwsze 2 lata. Nie, no to od razu tam tylko trochę balików wkładłem, bo ten, bo MTZ mi domagał. Ale tak to miałeś jeszcze kostki chyba tam, nie? Trochę. Kuźwa, Miki, przecież ja tam nie miałem, ta obora jest zmieniona przecież. A tak to kostek, ja miałem ten, w stodole miałem kostki. A, bo miałeś tą starą, myślałem, że tak. No, nie było tam też jest strychu, a w tej jest. Boż, sąsiad, co ty pijesz dzisiaj? Zmień dealera, sąsiad. Ci mówiłem, w GS-ie kupuję, a nie tam u Mariana za rogiem. Mariana najlepiej. Najwięcej procent, nie? No, a te, ja mu MTZ-a dałem, zaraz zobaczę, czy gdzieś koło nie przebite, czy felga gdzieś nie wygięta. A na Facebooku spamię, już czwarte powiadomienie przyszło, nie wiem, czy to 4 osoby do mnie piszą, czy ogólnie 4 wiadomości. Pewnie więcej wiadomości, no życie, bo ten Facebook tak dziwnie przysyła te, że tak powiem, powiadomienia, te dźwięki. O, dźwięki, dziwne dźwięki. No, a kiedyś sobie tutaj czasem sobie kosiłem właśnie trawę do tych krówek i tak na świeżo i dawałem tu w koryto. No to koryto w sumie trochę bez sensu zrobione, no ale po taniości na złomie odnalezione wyboszkowałem je ładnie i wyproszkowałem, pospawałem je w git. No i kolejne powiadomienie z Facebooka, no normalnie dzisiejszym partnerem dzisiejszego odcinka jest Facebook, polecam. O! Facebook, nie wiem jak się firma nazywa, to co Facebooka, no ach chuj tam, ja się nie znam. Bo to wiecie, już późno, a to o tej godzinie to ja się na drugi bok zwykle przewracam. O, tak. Telefonem. Co?
Ojej. Widzicie, sąsiad już tam se gnój wozi, a ja co? Ja w dupie jestem, można powiedzieć. A tam. W sumie to ja ten. Tylko na dwa pola muszę gnój rozwieźć, a tak to mam gnojowicę prawie na już. Na jednym mam już gnojowicę wylaną, a ja na jednym mam w połowie, bo mi gnojowicy zabrakło. Czekaj, Ale masz krowy do widziałeś. produkujemy. I też talerzówkę muszę kupić, żeby to przykryć wszystko. Ale tu chyba koło domu ten. Teraz łąkę zasieję na wiosnę. Przyłożę ładnie tu i koło domu łąkę zasieję, a na tym dużym nowym polu, gdzie właśnie był rzepak, tam kukurydza na kiszonkę poleci i tyle. I tyle w temacie, o, tak powiem. No więc w następnym odcinku się możecie spodziewać jakichś walter z talerzówką czy coś takiego. A John Deere może dopiero jakoś na wiosnę jedzie. Albo na jesień. Ten tam pieniądze straci, a kombajna nie kupi. Bo gościu powiedział, że mu się nie śpieszy, że jak wpiszemy umowę przedwczesną, to nie ma problemu. Że mu zaliczkę wpłacę i ten, i po prostu będzie trzymał. Po co ja mam sobie zostawiać garaż, nie? I po co mam płacić za niego podatek, jak tam u gościa samochód stać? Czy w styczniu o się go... Boże, podatek tam płaci za stanie. No przecież jak jest zarejestrowany na ciebie, no to płacisz, nie? A ja... Płacisz, ale ubezpieczenie na kombajn płacisz, nic innego. No to ubezpieczenie, no to niech to stoi u gościa. Bo kombajn nie rejestrujesz przecież, nie? Nie? No nie, no bo gdzie on ma tablicę, bo to jest pojazd wolnobieżny, sieczkarni też nie rejestrujesz. A widziałem gdzieś ten, widziałem na lekcjonie kiedyś chyba ten tablicę. O, ciekawe, to chyba jeszcze nie. We farmingu. A to nawet nie wiem, no to on się nie rejestruje ci. To nie ma dowodu rejestracyjnego w kombajnie? Nie. To co ma za dowód? No nie ma dowodu, no nic nie ma. Tabliczka tylko. Co? Tabliczka tylko na kombajnie. Wzrost roślin wyłączyć, ej. Jest wyłączony, dobra. Bo się wystraszyłem, że wzrostu nie wyłączyłem. No. A nie wiem, a czy to poczwórne nawożenie byś mógł włączyć, nie? No a kukurydzę dopiero jak wysieczysz chyba, nie? A no tak. A to już niedługo, tak nie ten. Potrójne, a nie poczwórne. Mówię poczwórne, pogięło cię. Byś musiał pryskać dwa razy. A tak to w realu nie pryskasz dwa razy? Pryskasz. No czasem tak, no kukurydzy nie. Jak nie? No chyba, że dokarmiasz, nie? Jak nie dokarmisz kukurydzy, to masz gówno, nie zbiory. Ja nie dokarmiam, ja tylko tam pryskałem na ten, a ładnie. No bo ty do siebie praktycznie bierzesz wszystko, nie? Co? Kukurydzę. Co ty, ja dwa worki do siebie biorę. A. Albo cztery, może cztery pewnie. A już ma 2 metry lekko. Tak, na kukurydzę, na ziarno, to i tak dużo. A za dużo, nie powinno, nie prowadzi potrzebnie jest taka wysoka. A ten, mów, rolnik szuka, ma 2,50. Ta? No, jakąś syngenty tam się. Y talizman, czy jakoś tak? SY talizman, o, tak. A na kiszonkę mają 2,40 u Krzycha. No, z kiszonkami już też powoli, niedługo będą zaczynać, bo przecież... Głowie szybko, wszystko jest przyspieszone w tym roku. Co? Te kiszonki to we wrześniu. No, we wrześniu. No, wpierw muszę żniwa zrobić, sianokosy i dopiero potem kiszonka. Żeby zobaczy, co się będzie działo z kiszonkami w tym roku, chłopie. Wrzesień będzie i tyle. W zeszłym roku już była we wrześniu, też prędko. A 2 lata temu też pamiętam, był... Nie, w tamtym roku była trochę później. Bo 2 lata temu, pamiętasz, to my byliśmy ten, po rozpoczęciu roku byliśmy. To 2 lata temu było. No mówię 2 lata temu, bo rok temu ty... A w tamtym roku było jeszcze wakacje. Nie. Tak, wuja mój zaczynał jak było koniec wakacji, bo ja byłem nad morzem, jak on akurat kosił. Aha, bo ten pan co... Nie pierdziel, bo przecież wiem, że kiedy kosił. Ten pan co presował teraz na filmie u mnie, to on kosił wtedy kiszonkę co ten. Ja pamiętam, bo miałem informatykę, nie? I Manitu jechała z przyczepą. Pamiętam. To już było jakoś ten, w połowie września może. Nie, może nie w połowie, no w pierwszej połowie września na pewno, nie? A ty przecież ten, jak kosili kiszonkę, to ty chory byłeś wtedy. U tego pana, co my byliśmy 2 lata temu. No to wtedy tak, ale to też były wakacje.
Rok temu były wakacje, jak ty byłeś chory? No a przecież nie początek roku. No nie, to było we wrześniu, jakoś ci mówię. No ale nie był to początek roku jeszcze. No, to nie był wrzesień, mówię ci. Był no, wrzesień. Kurde, się kłóci ze mną jak głupi. To nie były wakacje Tomki na pewno. We wrześniu, to jak tną, to już naprawdę są późne. Przecież ten pan, co pracował, to pamiętam w roku szkolnym ciął. Pamiętam, miałem informatykę i przez okno widziałem, jak jechał manitu. Niech ci tam będzie, ciu. Nie wykucaj, bo wiem. Bo widziałem. Gówno wiesz. A widzicie, kosiarka rotacyjna daje radę, a my tu się z Mikim trochę jeszcze pokłócimy, wiecie jak to jest. No tak. No, trochę. Dobra, pyk, wyjątko. No i... Pyplak. No i mi git. Ty, to w sumie ja tu w 10 minut może całą łąkę wytnę. Ale elegancko, ścięta, normalnie. Rotacyjna daje radę. Jak tam będę miał dwie łąki, to jedną będę raczej się czkarnią ciął. Tylko, wiecie, codziennie trochę na świeżo, żeby ściąć. Albo raza porządnie i naciąć tej trawy im, żeby miały w korycie i najwyżej trochę przypleśnienia, ale zjedzą. No, bo owijarki... Krowa ci trawę zje dwudniową czy trzydniową. Pewnie, zawsze. Taki ciul. Na siano kiszonka, no to prawie tak jak trawa, taka parodniowa. No, tak, ale nie jest świeża. Siano kiszonka ci zjedzą, bo jest kwas mlekowy. Mlekiem poleję, będzie dobrze. Nie no, się śmieję. Ale tam, raczej tak zrobię jak mówię. Tam pójdzie łąka, a tu będzie łąka i git. Się łąkami otoczę. No, i tak będzie. Bo to, tamto pole co ten, to już na kiszonkę będzie dla mnie za małe. Bo już wiem jak to teraz po tym sezonie było, że już tej kiszonki ledwo co mi starczyło na 3 sezony. A stado się będzie rozrastało teraz. Tak, tak. No. Ja skończyłem bornik rozrzucać. A ja prawie skończyłem łąkę kosić. Że teraz tam tylko dobka, obiadę i koniec. Ale jeszcze taki ten przejazd cienki, bo ona jest taka, wiesz, tak jak litera B ona jest, nie? O Boże. I ma takie dwa brzuchy i prześrodek. I prześrodek nic nie ma, nie? Ten. No do góry i na dole jest, a prześrodek nie ma. A no ta. Dobra, no to ja se tu opuszczam. I tak se tu pojadę. Ale elegancko. Trochę za bardzo ten. Za daleko odjechałem, bo. Jeszcze trochę do krzyża, tak z metr mogę dojechać do krzaków, no ale nie chciałem sobie koguta zerwać przy 60. Ale sztos. Fajna akcja taka wieczorna troszkę. Żeby to zdążyć dzisiaj przewrócić, nie? Bo to na siano. To musi dobrze wysnąć, jeszcze sobie cofniemy tutaj. Łosem się jajka zbiera. No, bo zaś wiesz, przyjdzie ten do płacenia, to akurat za jajka to jak znalazł. Jo, mleko może będzie sprzedawane. Co? Może mleko sobie sprzedam, zobaczę. Ile tam tego jest. Łe, ty mleka to nie miał dużo. W końcu mi tam układają te diety dla tych moich krówek. Widzisz, tam w paszowozie to się ładnie wszystko robi. Tu trochę barszczu szosnowskiego dostaną. No tak. Ale nie, tak przy lasku też tu poobcinam dobrze. Ale mi się shadery trochę zbugowały. Ej, nie wiem czy to przez tą ładowarkę nie mam takich lagów, nie? Mówisz? No. Bo jak w nią wsiadłem to zaraz ten, a teraz już mam, znaczy teraz cały czas miałem dobrze, nie? A ona wiesz, taka niewytestowana. A kiedyś była taka podobna i też takie lagi przecież tworzyła, pamiętasz? No możliwe. Nie aż takie, ale podobne. Czekaj, no. O, dobra. Zgaszę sobie tu lampę. Dobra ludzie, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Mam nadzieję, że stawicie łapkę. Jak nie subskrybujecie, no tak. To subika. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.